Siemaneczko, z tej strony Jadek Dekstypka, a to jest sesja na 3.7. Lecimy go najpierw zmierzyć. Ja tutaj sobie zrobiłem profesjonalny sprzęt. W zasadzie co potrzebujecie do takiego sprzętu? 5-metrówki, jakiś zawijas, prawda? I ja tutaj skleiłem na klej do metalu i się trzyma, bo wziąłem najpierw metrówkę z magnesem, ale ten magnes nie trzyma na tyle, żeby uchwycić o objęć i tak dalej. A tutaj mam idealnie mierzoną miarę, nie? Tak ja go zmierzę, bez zegin się on jest na prosto, nie? Bo ja... Stąd może nie będę widział. Nie. No. To jest ten kosz. Ten tutaj. Teraz weź oddal. Tak od boku jeszcze weź go złap, nie? Tak. No teraz tak oddal, wiesz. Się odsuwaj. Odsuwaj tak, żeby cały kosz złapać, nie? Calutki kosz. I wyżej, nie? Obie. Sesja na 3.7. Let's go! Zapierdzielił od razu. Jest, dotknął. Easy. Cię w piesie lubię. Dobra. Teraz nad cięższym zawodnikiem będę skakał. Jo! A nie? Jo! Ale się udało. Mamy to. To jest sesja przejściowa na 2.80, a później jeszcze jedna sesja na low. Tyle, że zrobiłem wcześniej tą sesję, więc po prostu wam ją wrzucę, nie? A 2.80 się tak robi. Mocno! Nie! Porażka daje nam siłę, ja tu czysty klisek. Let's go! Wersy przecinają wszystko w ręce. Tam działa i nie chodzi mi o podlach. Wystarczy, że szczali ślot. Wynają wszystko w ręce. Tam działa i nie chodzi. Ta pójda to rozpierdol, jakbym się cał. Jakby tutaj mógł.
siedzi. No. Dawaj, pach, siedzi. No. Za kurwa. Później co obniżamy i for fun radził, co nie? Siedzi. Siedzi. Właśnie. Dobrze, jak się to uczy. Widzisz, że A jak się rozbytasz? Ale patrz jak... Cztery. Easy. No i powoli się przygotowuję do konkursu w Wałbrzychu Alcateas, tak jest. Będę tam na 100%. I zobaczymy, jak forma dopisze. No jak widzieliście na materiale, no to zrobiłem w zasadzie 3 krótkie sesje. Zrobiłem sesję na 3,7, na 2,80, no i jakieś 2,55, więc luźno, na spokojnie. Na każdy kosz coś wchodzi, muszę dopracować kilka wsadów chcę, wiadomo, przenieść na 3,7. Ogólnie cenię sobie ten kosz, bo to jest... To się tylko tak wydaje, że 2 cm, ale te 2 cm w powietrzu niekiedy potrafi zrobić różnicę i to taką sporą. Zwłaszcza przy moim zasięgu skromnym, bo zasięg ręki sobie podniosę. No to mam tylko 2,34, więc nie jest to jakoś dużo. Więc dzięki za obejrzenie. No i widzimy się w kolejnym treningu. Let's go!